O, siemanko, z tej strony Słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. Pogoda się trochę ustabilizowała, kończą się przymrozki. Jak wiecie, od siewu buraków już ponad 3 tygodnie, więc pora brać się za odchwaszczanie. W zeszłym roku wprawdzie żadnych filmów z odchwaszczania nie było, ponieważ no nie chciałem pokazywać technologii, nie znałem się na tym. Teraz też nie mówię, że jestem super znawcą, ale jednak jakie doświadczenie już mam. Buraki były czyste. W zeszłym roku szły 3 zabiegi Belvedere Forte 0,9 litra i 2 litry Goldix Titan w 3 powtórzeniach. Plantacja była praktycznie czysta, na końcu wyszło troszkę gdzieś nie gdzieś rzepaku, ale to przez to, że było sucho. No i nasze pola są mocno, powiedzmy, zachwaszczone rzepakiem. To był ten problem. W tym roku już ponownie Belvedere Forte 0,9 litra. Do tego Goldix Titan, dwa zabiegi na pewno, być może 3 w takim samym dawkowaniu, ale jak wiecie, 2020 to ostatni rok, gdzie można stosować substancję Desmedifan. No i jako, że jakby przygotowuje się też do tego, jak wyjdzie odchwaszczanie, jakby w dobie, no powiedzmy, nowej ery odchwaszczania bez tego Desmedifanu, będę dawał 1,5 litra Power Twin. Małe sprostowanie, edit, Power Twinu będę dawał 1 litr na hektar, nie 1,5 litra, jak powiedziałem. Pomyliło mi się z Goldixem, Goldixu będę dawał 1,5 litra. Dobra, tak tylko dla sprostowania, lecimy dalej z tematem. I 1,5 litra Goldix Titan, do tego oczywiście adiuwant, insert. No i taki miks pójdzie też prawdopodobnie w 3 zabiegach. No i w Power Twinie, no właśnie, no brakuje nam tego Desmedifanu, mamy tutaj Fenmedifan i Efumesat, a w Goldixie nie mówiłem, mamy Hinomerak i Metamitron. No i to by było na tyle substancji. Czekam, aż zajdzie słońce, bo no w buraku wskazane jest, aby to robić bez słońca, żeby nie popalić tych buraków. Więcej o fazie w jakiej się znajdują i tak dalej, jak powschodziły i tak dalej, powiem już na polu, a tymczasem no, widzimy się za moment. No, podparłem się dzisiaj trochę tymi substancjami, żeby czegoś nie pokręcić. Nie mam jeszcze wszystkich substancji buraczanych w głowie, no ale dobra, mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Widzimy się za chwilę w ciągniku. No, jesteśmy już na polu, jedziemy z zabiegiem. 210 litrów wody, ponieważ kapkę mi się przelało, powiedzmy. Kapkę więcej wody mi się wlało. Warunki są piękne, bezwiecznie, mgiełka ładnie siada. Zachód słońca, za niedalej jak pół godziny słońce zajdzie. Także tutaj efektu przypaleń się nie boimy, na drobnej dyszy, na drobnej kropli. Ładnie mgiełka sobie tutaj siada, jak widzicie 7 na godzinę. Co do buraków, buraki na tej działce powschodziły super, powschodziły bardzo dobrze. Praktycznie no można powiedzieć, że stuprocentowo tutaj taka ziemia lżejsza i średnia, bez dużej gliny. Wzeszły ładnie, mają pierwszą parę, nie mają, tylko wychodzi pierwsza para liści, także jest fajnie. Są miejsca, pojedyncze roślinki, że dopiero wychodzą. Co mogę powiedzieć, podczas tych przymrozków, kurczę, przy gruncie, kiedy to było, w poniedziałek bodajże, czy wtorek, było minus 7,6 stopnia, miałem termometr na ziemi leżeć, taki duży mróz był, co bo niektóre buraczki gdzieś tam wyleciały, najbardziej to, że ucierpiały od mrozu, widoczne jest na piachu, tam gdzie najsłabsza ziemia, tam będzie najwięcej przepustów, oczywiście ubezpieczone były, szkoda jest już zgłoszona, ale nie będzie to na tyle, raczej żeby przesiać całość. Wiele jest miejsc takich, gdzie widać tylko jeden słupek. Liście nie odpadły, ale wyjdą liście, powinno być dobrze. Z chwastami też nie ma co dłużej czekać, bo to już ponad 3 tygodnie od siewu, także ten, no głównie tutaj rzepak, tak, musimy uważać na rzepak. Jeśli nie uda nam się go zwalczyć w fazie liścieni, wyjdzie nam w liście, no to później może być problem, bo będziemy musieli jechać z jakimś tam safari, które dosyć mocno te buraki przyhamuje. No i tak, powiedzmy 3/4 areału jedziemy w technologii ten, z tym Belvederem, a 1/4 tak na próbę pójdzie ta technologia Power Twin.
No i zobaczymy, będzie jakieś porównanie na tej działce, sobie tutaj zrobię powiedzmy jedną ścieżkę tak i na drugiej działce również ponowię tą próbę. Buraczki ćwikłowe również będę pryskał tym zestawieniem. Co można powiedzieć? No, dawki dzielone, tak? Przede wszystkim nie jakieś tam najwyższe. Można by ten zabieg rozbić jeszcze na dwa mniejsze, ale znowuż ile to jeżdżenia po polu? I tak jak w zeszłym roku było dobrze, to tak teraz też musi być dobrze. Co do wschodów na glinie, na tej działce gliniastej z iłem, no mogę powiedzieć wam tak, trochę schrzaniłem, moja wina, nie jest idealnie, się przyznaję do błędu. Albo dzień zbyt późno ruszyłem talerzówką, albo po prostu zbyt wcześnie siałem, na ile na tej glinie, no niestety, ale trochę wyciągnęło kluskę. No i buraki ze wschodami są trochę dziurawe, trochę, no mam tutaj na myśli to, że no powiedzmy tam co drugi, powiedzmy, brakuje, tak? On leży w suchej glince. Może gdyby były zasiane pół centymetra głębiej, byłoby idealnie, ale te miejsca, gdzie tam powschodziły gorzej, nie stanowią nie wiadomo jakiego areału, także tym się też nie przejmujemy. Żeby dobrze tutaj, dobrze jechać, widzę, że tutaj, nie wiem, czy omijak jakiś, może nie. Żeby dobrze pojechać, to sobie zrobiłem ślady ciągnikiem wcześniej, sobie poznaczyłem słupkami jak jechać, oczywiście narządki policzyłem krokami i tak dalej, przeszedłem się, wyznaczyłem sobie ślady, wtedy już po pasie, wiadomo, że to było na GPS-ie, po pasie pojechałem i no mam wyjechane ślady, nawet jak zejdzie mi do wieczora na tym drugim polu, to będę mógł śmiało, no bez jakiegoś tam kombinowania, wszystko widzieć. Nie wiem, tutaj kurczę, czy rządka nie pominąłem, jakbym miał rządek omijaczka. Najwyżej się o jedno przesunę. Przy następnym zabiegu muszę tutaj przyjść, bo no nie wszystko jest dobrze widoczne. Widzę, sąsiedzi atakują w pszenicy. No warunki dzisiaj na zabiegi fajne, poza tym, że ta wilgotność powietrza nie jest zbyt duża. No buraki, mówi się o tym, no może nie mówi się o tym, tylko już wiele razy słyszałem, że najlepiej jest pryskać z samego rana, przed wschodem słońca. Czyli w tym przypadku, w naszym przypadku musiałoby być to gdzieś 4 rano, bo słońce wschodzi około 5, myślę. Ale taki wieczorny zabieg też będzie dobry. Część tutaj substancji, no to doglebówka. Doglebówka, no siądzie na tej wierzchniej warstwie. A jak będzie z działaniem, no to trudno to powiedzieć. Jak popada, to ta substancja no nigdzie nie zginie. Tam są też dobre adiowanty w tych środkach, także myślę, że bez większych obaw. No i co, czekamy na deszcz, czekamy na tą resztę wschodów, czekamy aż te buraczki się bujną, aż się wyrządkują. Co do tego, jak to wyglądało w zeszłym roku, no to jesteśmy, myślę, że trochę z wegetacją w buraczkach do przodu. W zeszłym roku o tym czasie jeszcze nie wschodziły. Teraz już mamy właściwie pierwszą parę liści. Także no uważam, że jest dobrze. Na tych słabszych działkach złapaliśmy tej wilgoci. No, udało się, że te buraki nie wyleciały, bo ryzyko tego przymrozku, tych wymarznięć było naprawdę duże. Kurczę, minus 8, no to jest naprawdę no spory mróz, to jest mróz. No zimą takich mrozów nie było, owiec głuchy powymarzał. No i co? Co wam tutaj jeszcze powiedzieć? No, rzepaki zaczynają kwitnąć, jest bardzo sucho. Wprawdzie jak tutaj odgrzebiemy sobie ziemię w tym pasie spulchnianym, no to jest sucho tam na 5 cm. Wiadomo, że tutaj tej wody nie miało jeszcze co nam ruszyć, jeśli to nie było całe przesuszone. Tej wody nie miało nam co zabrać, gorzej no tam, gdzie są rośliny, gdzie jest rzepak. Kurczę, zobaczcie, tam mam rzepak Invigora 1165. Wygląda petarda, ale no tam, gdzie jakaś rawka piasku, gdzie słabsza ziemia, no to no niestety, nie czarujmy się, ile to może wytrzymać bez wody. No jest jakaś szansa na opad, może jutro. Z tym zabiegiem na chwasty mógłbym się może wstrzymać do jutra, ale jutro znowu ma wiać. Mówię, dzisiaj taka pogoda, mam czasu trochę, to jadę. Co jeszcze chciałem powiedzieć? No, w zeszłym roku mi się tak udało, że na koniec kwietnia w sumie planowałem już zabieg w rzepaku. Jak wiecie, w zeszłym roku jechałem dosyć szybko z Piktorem. No i w zeszłym roku spadł milimetr czy półtorej opadu i wtedy wystartowałem z zabiegiem w buraki. Chwasty, no było, można powiedzieć, że idealnie. Idealnie się tam wyczyściły te chwasty.
ale o, troszkę łuczkiem poszło, nic się nie stanie buraczką w tej fazie. Narożniki trzeba właśnie dobrze dojechać, wiadomo, jest to zabieg na chwasty, żeby później narożnikami nie rosły chwasty, żeby nie trzeba było z haczką iść, czy graczką, jak tam kto woli. No to jest ten komfort. W zeszłym roku, kurczę, jechałem na żywca, wróć, miałem pomierzone, ale miałem pomierzone kraczką, kurczę, później mi nie pasowało, widziałem na oko, jak siadało po ziemi, tam było mokre, tu brakowało i tutaj takie na dziko, wiecie, liczenie, najlepiej po rządkach 40 rządków do środka ścieżki, 40 rządków w drugą stronę, no, wróć do drugiej ścieżki, 80 znacznikiem, celownikiem na środku się ustawić i pięknie, pięknie policzone, bez nerwówki, dokładnie opryskane. No wiadomo, najgorszy jest ten pierwszy raz. Tutaj na dolince mam potalerzowaną tą dolinkę przed siewem, ponieważ ryły dziki i widzę, że te cholery w tym miejscu jeszcze jako tako. Tutaj no, jest kawałeczek przeryty, nie jest źle. Myśliwi tutaj już polują, już tutaj działają. Ale jest takie miejsce z tamtej strony, no kurczę, no ryją niestety, ale ryją. Parę rządków buraka wypadło. No boję się o kukurydzę, co będzie z kukurydzą, bo kurczę, jednak kukurydza jest bardziej smakowita. No w każdym razie, no nic z tym nie zrobimy. Jak widać, jeszcze gdzieś tam, nie gdzieś też, jakiś czas temu poprawiałem glifosatem tutaj ten rzepak, który został. Wiadomo, w striptila to musi być czyste pole. Te chwasty już tutaj siadają, już się powiedzmy kończą. Na sobotę planujemy zbieranie kamieni. Te kamienie w buraku trzeba pozbierać niestety, ale dość dokładnie, żeby później kombajn nie walił kamieni do zbiornika, no bo to są zanieczyszczenia, a zanieczyszczenia to jest strata naszych pieniędzy, tak? Bo no, w próbie trafi kamień i zaraz zanieczyszczenia na 18 czy 20% i już cena w plecy. Nie wiem, czy tam w rzepaku nie stoi jakiś dzik. Coś tam wystaje, jak prawie, że jestem pewien, że mamy tam dzika. Zaraz do was wrócę, sekundę. Mam nadzieję, że nie przebiegnie akurat bez filmu.